Radio LK. A teraz punkt, o którym powiedziała pani posłanka, że jest moim ulubionym, rozmowa z państwem. Ja uwielbiam z państwem rozmawiać. Tylko uwaga, bo jest bardzo krótki kabel, więc albo będziecie państwo mówić bez mikrofonu, albo nie, można tutaj do nas... Trzeba do nas podchodzić w takim razie. Zapraszamy. Po raz pierwszy będę mógł głosować za, a nie przeciw. To jest pierwsze. Druga sprawa, kiedy ludzie przewlekle chorzy zaczną być leczeni. Rozchodzi mi się osoby dializowane. We wszystkich krajach już są wprowadzone hemodiafiltracje. To jest... A w Polsce są hemodializy. Wszystkie stacje dializ, oprócz tych, które są na oddziałach nefrologicznych, są prywatne. I we wszystkich krajach, już poza Polską, są hemodiafiltracje, zaczyna się wprowadzać dializy rozszerzone, które są skuteczniejsze. W Polsce są hemodializy. Nie ma szans na przejście na skuteczniejsze metody. Z tego powodu, że jak jest firma prywatna, to dla niej się liczy zysk, a nie zdrowie pacjenta. Następna sprawa, taka trochę może śmieszna. Ile kilometrów ma dieta zagraniczna? Jesteśmy podzieleni na tyle kategorii, że pan wiele otrzymuje diety zagranicznej. Ja jako kierowca mogłem otrzymywać zero. Mogłem otrzymywać zero. Z jakiego powodu? W zapisie jest, że te diety ustawowe dotyczą tylko pracowników budżetówki. A prywatni? Nie. I ja miałem płacone od kilometra. Czyli jeżeli są dni, których nie wolno jeździć, jak stałem, to zero, nawet razy 300 euro wyjdzie zero. I gdy spytają się w sądzie, ile kilometrów ma dieta, to pani sędzia powiedziała, że ukaże mnie za obrazę sądu. Jak złożyłem apelację, sąd apelacyjny to przyklepał. No więc raźnie dziękuję. Dziękuję panu bardzo, ale pana wypowiedź pokazuje, że to państwo po prostu jest niesprawiedliwe, że ono po prostu jest źle zorganizowane, że wielu z nas, ponieważ nie mamy dostępu do dobrej publicznej służby zdrowia, musi, albo czasami nie może nawet, korzystać ze służby prywatnej zdrowia. I to jest... Tylko prywatne. Tak, tak, w tej sprawie, w tej konkretnej sytuacji tak. Są tylko prywatne. Więc to pokazuje, że coś poszło nie tak. Że ten właśnie to prawicowe myślenie o tym, że jak sprywatyzujemy, to będzie lepiej działało, nie sprawdziło się. Po prostu to nie działa. Bo państwo, są sfery funkcjonowania państwa, gdzie państwo musi wziąć odpowiedzialność. Gdzie państwo musi to zorganizować. Więc tak jak państwo organizuje wiele sfer naszego życia, także w służbie zdrowia. Państwo musi wziąć odpowiedzialność za dobrą służbę zdrowia. I do tego trzeba doprowadzić. Nie tylko w Lesznie, ale i w całej Polsce. Jeśli chodzi o diety, no to ma pan rację. To jest niezrozumiałe. To jest niezrozumiałe. Więc to też ustawodawca, rozumiem, tutaj państwo posłowie pewnie się pochylą nad tym problemem. Były pan minister infrastruktury, na pewno ma tutaj już nawet gotową odpowiedź, ale nie będę go wywoływał teraz. Dobrze, kto z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Dzień dobry, Barbara Laskowska. Na początek tylko taka krótka dygresja, że ma pan wiele kroków przed sobą, bo aktualnie mam wrażenie, jesteśmy w średniowieczu. Natomiast moje pytanie dotyczy tego, co jest mi najbliższe, czyli kwestia związana ze zwierzętami. Chciałabym usłyszeć, w jakiś sposób się dowiedzieć, jeżeli zostanie pan prezydentem, co ma pan zamiar zrobić, jeśli chodzi o kwestię związaną ze zwierzętami, z prawami i tak dalej. Dziękuję pani bardzo. Ja uwielbiam odpowiadać na to pytanie, bo akurat ta kwestia jest mi bardzo bliska, jak państwo wiecie. I a propos też prezydentury, ja już raz odpowiedziałem na ważne pytanie dotyczące takiej chyba też kwestii symbolicznej. Byłem atakowany przez prawicę, kto będzie pierwszą damą. Państwo pamiętacie? Ja odpowiedziałem. Pierwszą damę adoptuję ze schroniska. Będzie to kotka, którą adoptuję, żeby symbolicznie pokazać moją wrażliwość. To będzie pierwsza mieszkanka Pałacu Prezydenckiego. I tak ją nazwę.
Ale jeśli chodzi o sytuację zwierząt, cieszę się w ogóle, że, że dorastamy do zrozumienia, że zwierzę nie jest rzeczą. Ja byłem członkiem parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt, walczyłem o dobrostan zwierząt, walczyłem z ubojem rytualnym, wtedy skutecznie, jak przestałem być w Sejmie, to niestety ubój rytualny został przywrócony, więc wiem, jak ważny jest dobrostan zwierząt. Uważam, że prezydent powinien przede wszystkim wrócić do czegoś, co zrobił już jeden prezydent Polski. Niestety nie był to Aleksander Kwaśniewski, wtedy nie było jeszcze takiej wrażliwości. Mogę się różnić, jeśli chodzi o mogę się spierać, jeśli chodzi o prezydenturę Lecha Kaczyńskiego, ale prezydent Lech Kaczyński, podobnie jak jego brat pewnie, miał dużą wrażliwość na kwestie praw zwierząt. I prezydent Lech Kaczyński powołał rzecznika praw zwierząt. Ja także, jak zostanę prezydentem, powołam rzecznika praw zwierząt. Instytucję rzecznika, która będzie pilnowała dobrostanu zwierząt, która będzie interweniowała za każdym razem, kiedy naszym braciom i siostrom mniejszym dzieje się krzywda. I oczywiście mogę mówić o ustawach, które trzeba unormować, na przykład zakaz tresury zwierząt w cyrkach, na przykład zakaz hodowli zwierząt futerkowych, uważam, że w Polsce powinien być wprowadzony zakaz uboju rytualnego. Nie widzę żadnych powodów, dla których państwo wiecie, na czym polega ubój rytualny. Nie widzę żadnego powodu, dla którego zwierzęciu trzeba podcinać gardło i patrzeć, jak ono się na naszych oczach świadomie wykrwawia. To jest bestialstwo, to jest niegodziwość i takie rzeczy powinny być uregulowane. Więc legislacyjne sprawy, mam cały katalog, ale uważam, że na straży tego powinien stać niezależny, pełnomocny rzecznik praw zwierząt. I to zrobię. Oprócz kotki oczywiście. Dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze? Ostatnie pytanie, zapraszamy. Państwo wiecie, że ja nie wpuściłem cyrku ze zwierzętami w Słupsku. Szanowny panie... Dobrze. Ponieważ ja mam jedno pytanie, ponieważ tutaj na sali jest parę działaczy młodzieżowego strajku klimatycznego i chciałabym się dowiedzieć, co będzie pan robił w związku ze zmianami klimatycznymi, ponieważ w tym momencie stoimy na kryzysie i to nie chodzi o to, co już się stało, ponieważ tego się nie da tak szybko naprawić. Chodzi mi o to, co pan zrobi w tej sprawie jako pan. Słuchajcie, to jest kolejny temat, który pojawia się i jest artykułowany przez młodych ludzi. Najczęściej, jak młodzi ludzie mi zadają pytania, dotyczy to mieszkań, bezpiecznej pracy i klimatu. Młodzi ludzie mają świadomość, której być może inne pokolenie, szczególnie polityków, nie miało do tej pory. A teraz ja ze zdziwieniem odkrywam, że oni nagle wszyscy chcą mówić o klimacie, że coś poszło nie tak. Że ziemia, którą wypożyczyły nam wcześniejsze pokolenia, została przez nas zniszczona. A przecież my tę ziemię powinniśmy oddać w takim samym albo jeszcze lepszym stanie kolejnym pokoleniom. Jeśli chodzi o klimat, ja zawsze stałem po tej samej stronie. To znaczy, kiedy byłem posłem, kiedy byłem prezydentem Słupska. Słupsk jest jedynym miastem w Polsce, jedynym, które ma dobre, czyste powietrze. Nie ma takiego drugiego miasta w Polsce. Jak państwo jedziecie do Iwonicza Zdroju, do Rabki Zdroju, do Kudowy Zdroju, to wyrzucacie pieniądze w błoto. Ostrzegam was. Nie przepłacajcie, jedźcie do Słupska wszyscy. Bo Słupsk jest jedynym na mapie Polski takim miastem. Dlaczego? Dlatego, że ja tam konsekwentnie, zresztą z Beatą Maciejewską, która była moją pełnomocniczką do spraw zrównoważonego rozwoju, wprowadzaliśmy te wszystkie rozwiązania. I zresztą w naszej strategii określiliśmy, mieliśmy jedno hasło, które było wiodące. Zielone miasto nowej generacji. Tak określiliśmy nasze miasto. I jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną, bo to nie są zmiany klimatyczne, to jest katastrofa klimatyczna, to tutaj musimy być konsekwentni. Odchodzić od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii, na rzecz odnawialnych paliw, czyli słońca i wiatru, czyli tego wszystkiego, czego w Polsce mamy pod dostatkiem. Ja jestem największym nacjonalistą, drodzy państwo. To ci wszyscy Wszechpolacy, PiS,
to oni się, to ONR-y, to oni się w ogóle umywają. Oni nie mają szans ze mną. Ja jestem największym narodowcem, nacjonalistą i patriotą, ponieważ ja optuję za nie rosyjskim węglem, który PiS teraz sprowadza. 13,5 miliona ton w ubiegłym roku. Oni kupują węgiel od Putina dzisiaj. A ja mówię, nie, tu w Polsce mamy nasze źródła energii. Mamy nasze polskie narodowe słońce, nasz wiatr, naszą wodę i z tego trzeba korzystać. Bo to jest ekologiczne, ekonomiczne i nikogo nie truje. Tak. A teraz, już dobrze, już dobrze. Cały czas jest mowa o podstawach w ogóle naszego bytu na ziemi i to jest bardzo ważne. Ja chcę mówić i zadać pytanie i prosić o również działanie w tym kierunku, o szczycie Stożka Masłowa, a więc o intelekcie. W Polsce po wojnie, zresztą w całej Europie, we wszystkich krajach dba się o dobro kultury narodowej, a przede wszystkim świadomość kultury. Niestety ostatnie 15 lat pozbawiono dzieci i młodzież wychowania estetycznego w szkole, a więc muzyki, plastyki. To, co kształtuje, proszę Państwa, intelekt człowieka. Nie będę tu uzasadniał, tylko powiem, kto zna efekt Mozarta. A więc, proszę Państwa, jeżeli dzieci będą od przedszkola do przynajmniej średniej szkoły wychowywane w duchu muzyki, poznania muzyki, to tak jak czytać, liczyć i tak dalej, to rozwój nasze intelektualny naszego społeczeństwa będzie szerszy, większy. Dzisiaj nasi młodzi ludzie, którzy wychowali się, po prostu jadąc na zachód, są intelektualnie rozwinięci. Ale pamiętajcie, że świat idzie do przodu, jeżdżę po Europie i widzę, że w każdym państwie dbałość o rozwój kultury i rozwój intelektualny młodego człowieka jest większy jak u nas. U nas się zamieniło na religię. No, proszę Państwa, no, tylnymi drzwiami. Najpierw mieli uczyć za darmo, dzisiaj pieniążki z wychowania estetycznego przeszły zupełnie gdzieś indziej. Obserwuję, będąc 50 lat działaczem społecznym w amatorskim ruchu artystycznym, 40 lat prezesem na ziemi leszczyńskiej, dzisiaj działam na terenie 10 powiatów. Widzę, że coraz mniej zainteresowania, coraz mniej pieniędzy na wychowanie estetyczne w szkołach, w domach kultury. Proszę jako prezydenta, by zadbać o to, bym nie ja, bo ja schodzę z tego piedestału, by moi następcy, jadąc z młodym pokoleniem za granicę, byli naprawdę szanowani, tak jak to jest z Estonią dzisiaj. Estonia, w której wybito absolutnie narodową kulturę, dzisiaj bryluje w churalistyce, w muzyce. Chciałbym, żeby również tak się działo z zespołami polskimi. Dziękuję panu bardzo. Dzięki. Ja się całkowicie oczywiście podpisuję pod pana postulatem i całkowicie się zgadzam też z tą diagnozą, którą pan przedstawił. Zresztą ta sytuacja państwu jest też dobrze znana. Ja wiem, że tutaj nie tak dawno powstał Teatr Miejski w Lesznie, tak? Macie państwo Teatr Miejski. Ale niestety też nie tak dawno mieliście państwo sytuację, która gorszyła całą Polskę, związaną z wolnością w kulturze, z taką niezależnością artystyczną. I to jest wielkie przekleństwo tych czasów. To znaczy niezrozumienie przez polityków, jaka jest rola i waga kultury. Że politykom się wydaje, że jest to instrument do realizacji ich partykularnych interesów partyjnych czy politycznych. A po to w naszej cywilizacji podjęliśmy decyzję o wspieraniu kultury, żeby ta kultura sprawiała, że my jak w lustrze, także politycy, dostrzegamy nie tylko to, co ładne, ale także to, co brzydkie. I kiedy kultura nas gdzieś tam wierci, uwiera, to znaczy, że jest wolna. A kiedy my się komfortowo czujemy w tej kulturze, to znaczy, że z nią jest coś nie tak.
Kultura jest od tego, żeby nam ciągle wiercić dziurę w brzuchu, żeby nam mówić o naszych przywarach, o wadach, żeby pokazywać, jacy jesteśmy. I źle się stało, drodzy Państwo, że w latach tych przez ostatnie 30 lat likwidowano kolejne instytucje kultury. Nie budowano nowych teatrów w takich miejscowościach, nie inwestowano w biblioteki, nie inwestowano w ośrodki kultury, zamykano często takie ośrodki. Ja nie mówię konkretnie o Lesznie, ale mówię o całej Polsce. Taka była tendencja. Prywatyzowano kulturę. Kultury nie można sprywatyzować, bo kultura jest wolna i niezależna. Będzie się zawsze wymykała i źle się będzie czuła także sprywatyzowana czy znacjonalizowana. Ona po prostu musi być wolna. Państwo ma obowiązek ją wspierać finansowo i koniec, kropka, do widzenia. Niczego więcej, ani niczego mniej. Tak powinno to wyglądać. Więc ja mogę Państwu powiedzieć tylko tyle. Kiedy byłem prezydentem Słupska, to miałem trzy priorytety. Edukacja, mieszkania i kultura. Budowałem teatry. Państwo, zapraszam Państwa, zobaczycie Państwo, jaki piękny nowy teatr wybudowałem. Wspierałem filharmoników, wyremontowałem teatr Lalki dla dzieci, podnosiłem poziom kultury. Kiedy w innych miastach nie pokazywano Klątwy, nie pokazywano wielu uwierających władzę przedstawień, ja w Słupsku zapraszałem, dawałem przestrzeń, żeby mogli wystawiać na deskach naszego miasta te wszystkie przeklęte spektakle. I cała Polska po najlepszą kulturę z północy przyjeżdżała do nas, ponieważ wiedziała, że to jest wolne miasto, w którym takie rzeczy można obejrzeć. Tak sobie wyobrażam kulturę. Prezydent nie jest od decydowania, cenzurowania i tak dalej, tylko dawania przestrzeni do rozwoju kultury. I zgadzam się też z panem, jeśli chodzi o ład estetyczny. To jest katastrofa. Mówię to jako były samorządowiec. Jak ja patrzę na nasze miasta, jak bardzo estetycznie zniszczyliśmy te miasta różnymi szkaradnymi budynkami, to pokazuje, że gdzieś nam zabrakło tej estetyki. I obiecuję Państwu, że zrobię wszystko, jeżeli będę miał na to wpływ, tak jak miałem, kiedy byłem prezydentem Słupska, że kolejne pokolenia będą wyrastały w większej wrażliwości muzycznej, estetycznej, plastycznej, kulturalnej generalnie, bo taki jest też obowiązek prezydenta, żeby też dawać dobry przykład. Ubolewam, drodzy Państwo, że dzisiaj szczególnie władza publiczna tego nie rozumie. Myślę, że jak ma wybór między Zenkiem, Martyniukiem a Mozartem, to boję się, że wybór dla nich jest niestety jasny. Lucyna Krause. Jestem przedstawicielką dosyć dużego grona tutaj emerytów i w związku z tym mam pytanie. Będzie pan prezydentem Polski? To nie używam trybu przypuszczającego. Będzie pan prezydentem Polski? Prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej. W związku z tym mam pytanie. Czy przewiduje pan wystąpienie z inicjatywą ustawy, która zwalniałaby drugie opodatkowanie naszych emerytur? Emerytury były już opodatkowane i w tym momencie nie jest to uczciwe ze strony państwa, żeby ponownie nam te pieniądze zabierać. A jeśli nie prezydent, to może szybciej pan poseł Szczepański i inicjatywa Lewicy ustawodawcza, żeby ten obecny rząd i ten Sejm był w stanie wykazać się, co jest w stanie dla emerytów zrobić. Dziękuję. Powiem, dziękuję. Pewnie zanim nawet zostanę prezydentem, to od razu pani powiem, my już zapowiedzieliśmy to jako klub Lewicy, że taki projekt zgłosimy, więc w najbliższych tygodniach pewnie on zostanie zgłoszony, droga pani. Więc to będziemy robili. Ale od razu państwu powiem, kiedy zgłaszaliśmy projekt dotyczący na przykład emerytury minimalnej ostatnio, to głosami niestety kolegów i koleżanek z Platformy Obywatelskiej PiS odrzucił ten projekt. Więc ostrzegam Państwa, że tego typu inicjatywy, które właśnie wspierają seniorów czy emerytów i rencistów systemowo, niestety też trafiają do kosza przez złe głosowanie moich kolegów i koleżanek na opozycji, czego nie rozumiem. Bo powinniśmy być tutaj solidarni, bo jesteśmy solidarni z reguły. A tej solidarności brakuje, kiedy przychodzi do wspierania emerytów. I to jest dla mnie niezrozumiałe i mam nadzieję, że tej solidarności nie zabraknie. I drodzy Państwo, drugi przypadek, kiedy brakuje tej solidarności, jeśli chodzi o Trybunał Stanu. Wiecie Państwo, dlaczego Ziobro i Kaczyński dzisiaj nadal rządzą? A wiecie Państwo, że historia się powtórzyła? Lewica przygotowała wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu pana Banasia.
ponieważ uważamy, że jemu się ten Trybunał Stanu należy, żeby go osądzić. I wiecie państwo, kto nie podpisał nam tego wniosku? Platforma Obywatelska. Jest, ta historia się powtórzyła. I to jest dla mnie niezrozumiałe. Dlaczego posłowie i posłanki Platformy Obywatelskiej boją się podpisać ten wniosek? Może zapytajcie państwo ich. Dlaczego nie chcą tego zrobić? Musimy być solidarni. Opozycja musi być razem. Nie dać się skłócić. Nie dać się podzielić. Ale musimy być wiarygodni dla naszych wyborców. Jak mówimy, że postawimy ich przed Trybunałem Stanu, to musimy to zrobić. Bo jak Kowalski ukradnie batonika czy wafelka, to staje przed sądem. A jak polityk robi to, co robi, to niestety inni koledzy i koleżanki go chronią. Tak dalej być nie może. I trzeba to zmienić. Szanowni państwo, musimy powoli kończyć nasze spotkanie. Już? Tak. Szkoda. Patryk cały czas mi pokazuje tutaj, że niestety musimy jechać dalej. Proszę nam wybaczyć, ale za chwilę mamy kolejne spotkania, tak jak mówiła pani posłanka Uberhan w Poznaniu. Także pięknie państwu dziękujemy za gościnę. Jeszcze oddaję na zakończenie głos naszemu kandydatowi, a potem zapraszam do wspólnego zdjęcia. Bardzo proszę. Może pan. Pan przyjdzie tu do mnie. Razem zakończymy. Tylko... O, to nie ma. Zapraszam pana. Ja mam z takim pytaniem do pana. No, już wiadomo, że prezydentem pan zostanie, czego, jak to się mówi, jesteśmy pewni. Czy mamy kciuki zresztą wszyscy. Słuchajcie, tylko wy mi nie zróbcie takiego numeru, że wy jesteście tak pewni, że ja zostanę prezydentem, że wy 10 maja nie pójdziecie głosować. Nie. Idźcie głosować, proszę was. Nie zawiedziemy na pewno. Ja tutaj chciałbym wspomnieć, bo tutaj pan wspomniał na temat, prawda, kultury i tak dalej. Na temat edukacji. Nieraz się zastanawiam, ponieważ jestem dziadkiem, mam wnuka, jak on się męczy przy lekcjach matematyki. My, dziadkowie, rodzice, żona pomaga bardzo dużo, jeżeli chodzi o matematykę. Studentka, wnuczka, nie może zrozumieć tego. Czwarta klasa. Testy zadawane na jakichś kserach, prawda? Pytam się, po co podręczniki? Po co się je produkuje? Czego się nie uczy z tych podręczników? Przykłady jakieś, prawda? Coś tego? Nic. Po prostu tylko się daje ksera, bo to najprościej. Rozmawiałem kiedyś z kolegą też nauczycielem. Mówi, wiesz, mówi, to jest najprostsze. Mówi, po prostu nauczyciel ma prawo odpocząć ten czas. Poda, podsunie, sprawdzi, oceni, da jedynkę, albo dwójkę, zależy jak mu tam wypadnie. I to jest wszystko. I tu bym miał prośbę jako do pana przyszłego prezydenta, pewnego prezydenta już, żeby jednak ten temat poruszyć. Edukacja. Ważny temat. Dziękuję Dzięki, bardzo. Dziękuję panu bardzo. Wielkie brawa. Pan ma oczywiście rację. Wiemy, że to, co zrobiła pani Zalewska, to jest deforma, nie reforma. Wiemy, że szkoła musi być bardziej praktyczna, mniej teoretyczna, że po prostu przedmioty są przeładowane, że nie może być religii w szkołach, bo szkoła ma być świecka, że wiemy, że brakuje pewnej edukacji, która wprowadzałaby młodzież w dorosłość, że brakuje lekcji języka angielskiego, że takiej, o takiej szkole marzymy i taką szkołę będziemy budowali. Więc, drodzy państwo, serdecznie państwu dziękuję za to spotkanie. Było mi bardzo miło, że w połowie dnia państwo tak licznie się tutaj pojawiliście. To dobry znak, ale jeszcze raz państwa pokornie proszę. Te wybory jeszcze nie są przez nas wygrane. Radio